Dobry wieczór. Druga część wycieczki do Londynu i druga część zwiedzania akwarium w londyńskim zoo. Przypomnę, najstarszego publicznie dostępnego akwarium na świecie. A dzisiaj trochę o zbiornikach rafowych, o słonej wodzie. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych, słonych zbiorników. Zapraszam. Jeden z widzów napisał mi w komentarzu, że co prawda materiał jest bardzo fajny i ciekawy, ale jednak mógłbym mówić trochę szybciej, bo kiedy biorę oddech, on obawia się, że wyzionę ducha. Kochani, obiecuję wam, że na razie nigdzie się nie wybieram. Nie spisałem nawet testamentu. Dzisiaj pogapimy się trochę na rafę, na akwaria słonowodne. Właśnie, czy słonowodne akwaria, morszczaki w ogóle interesują akwarystów słodkowodnych, w dodatku roślinniarzy. No mi osobiście bardzo się podobają. I przyznam wam się, że mniej więcej od pół roku uczę się tej słonej akwarystyki. Podpatruję kolegów w Argusie. Wiem już, jak się nazywają niektóre ryby. A ten ogromny zbiornik rafowy zrobił na mnie wielkie wrażenie. Specjalnie sfilmowałem tam ludzi, żebyście mogli zobaczyć, jak jest ogromny. No jest to rzeczywiście taka dojrzała, piękna rafa. Koralowce są wybujałe i widać, że nie zostały tam ustawione przed chwilą, tylko że funkcjonują sobie od dłuższego czasu. Mankament to niezbyt ciekawe i słabo wybarwiające oświetlenie. No, prawdopodobnie świetlówkowe. Ale rafa naprawdę robi wrażenie. I takie właśnie słone akwarium już od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie. Bardzo chciałbym wystartować z tym projektem jeszcze w lutym, może na początku marca. Będzie to taka kostka 60x60x60. Oczywiście z sampem, z odpieniaczem i tak dalej, i tak dalej. Wszystko oczywiście pokażę wam na kanale. Dzisiaj odwiedziłem królestwo Chopin Shrimps i tam oglądałem malutki rafowy zbiornik Chopina. Bardzo fajny. Także słona woda u Big Fisha za chwilę również się pojawi. A tutaj obok tych kwiatuszków, obok zoantusów, ryba, której nie jestem w stanie wymówić łacińskiej nazwy, ale przez słonych akwarystów nazywana jest pieszczotliwie piżamką. Prawda, że fajnie? A te zoantusy, te kwiatuszki, tak niewinnie wyglądające, a przynajmniej niektóre gatunki z nich, są trujące. I jak skaleczymy się w paluszek i ten paluszek sobie zakazimy tym zoantusem, to jest bardzo, bardzo źle i paluszek możemy stracić. A już na pewno nie powinniśmy zatrzeć sobie oczka, bo oczko też możemy stracić. No ja chyba raczej będę tych zoantusów unikał. A dzisiaj jeszcze chciałem wam pokazać takie akwarium, które może roślinniarzom, może akwarystom słodkowodnym bardziej przypadnie do gustu. No to nie może być Sagittaria subulata, bo pływa tutaj konik morski, a więc musi to być słona woda. I proszę, dwa koniki pasą się na łące.
Na pewno wiecie o tym, że to tatuś konik rodzi dzieci, bo mama konik składa jajka do takiej specjalnej torby w jego brzuchu, gdzie te jajeczka dojrzewają i później małe koniki morskie rodzą się właśnie wyskakując z torby tatusia. Pławikoniki w akwarium nie są trzymane z innymi rybami. Muszą sobie funkcjonować samodzielnie. I w akwarium można trzymać tylko kilka gatunków, ponieważ te piękne zwierzęta są pod ochroną. Ale obrazek, przyznacie, uroczy. No i co wy na to? Morski roślinniak. Całkiem ciekawie to wygląda i prawie jak w domu. Piaseczek, kamory i ładne podłużne rybki. A tutaj też coś zielonego, ale niebieskie tło sugeruje nam, że to jednak słona woda. I mamy tutaj też jeżowca. A te zielone rośliny to makroglony, w których czają się pteropogony. Bardzo ładne, ciekawe rybki. Nawet jakaś krewetka się schowała w makroglonach. Te pteropogony to bardzo ciekawe ryby, bo tutaj, jak sądzę, jest to samica, która prawdopodobnie niebawem złoży jajka, a złoży je prawdopodobnie w kolcach tego jeżowca. Jest to taki rodzaj symbiozy, bo później, gdy małe rybki się wykleją z jajek, trzymają się jeżowca, a z jeżowcem, jak wiadomo, nikt nie chce zadzierać. I co ciekawe, pteropogony podobno bardzo łatwo rozmnażają się w akwariach. I jak wam się podoba takie zielone akwarium morskie? Trochę jak sklary, prawda? Ale tylko trochę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do oglądania następnych. W trzeciej części potwory z Amazonki i z Azji. A w tym odcinku to już wszystko. Bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia. Cześć.